No kurde, zobaczymy. Ostatnio 200 kilo. Lajtowo szło. Miejmy nadzieję, że dzisiaj też będzie dobrze. Lecimy. Takie rzeczy tylko po użyciu kodu Zabalty na GeForce Kinsie 5% bonusu do doładowania. Darowa skrzynka Mitspec. Jest pompa! Siono mordy, z tej strony Żała Żabińcuc, witam was na kolejnym odcineczku z GeForce Kinsa na moim kanale. Przypominam oczywiście o możliwości użycia kodziku promocyjnego Żaba YouTube. Daję wam on bonusy do doładowania, elegancję, skrzynkę szczytłość oraz skrzyneczkę, do której możecie sobie dodać do doładowania oraz skrzyneczkę Milspec. Ogólnie to tak, jeśli chodzi o listę widzów do nagrywek, prezentuje się ona następująca. Dzisiejszy jest to Fryteczka, Czysiakos oraz Marian G. Przypominam, że osoba taka będzie miała możliwość nagrania z mną odcinka i ogólnie to tak. Dzisiaj też mam do was pytanko, będą dwa pytanka. Będzie pytanko właśnie tutaj dla osób, które odpowiedzą na to pytanie. Będą one jakby losowane później właśnie do tego widza z nagrania, co pierwsze będzie to pytanie. Ale to będzie w trakcie filmu. I drugie pytanie widzowie do was. Czy wolicie opcję A? Czyli dostajecie $15 na film? Niech napiszą lepiej osoby w sumie, które też chcą tutaj udział brać, to by było fajne. $15 i wszystkie skiny są dla was, czy dostajecie 25 albo $30 i najlepszy skin jest dla was. Napiszcie, którą z tych dwóch opcji wolicie. Także myślę, że co, możemy sobie przejść do odcinka, spodobał się ostatni odcinek tego typu, gdzie ze stanie skrzynki próbujemy zdobyć coś fajnego. Idźcie sobie troszeczkę pofarmimy, dzisiejszym celem farmienia będzie awupka Asimov ze skrzynki za 24 grosze. Mamy, przypominam, 6 centów za sztukę, czyli 6 razy 4,24. Więc sobie oczywiście otwieram po 5 i zobaczymy. Będziemy walczyć, próbować. Ostatnio, jeśli chodzi o farmienie, w poprzednim odcinku macie pokazane, jak to wyszło, jak to wyglądało. Też chcę zrobić taki odcinek dzisiaj z farmienia, bo mam troszkę właśnie do pomówienia z wami. Chcę wam kilka rzeczy powiedzieć, kilka rzeczy zapytać, dlatego takie odcinki też robię. A wiem, że nie dość, że to dość takie fajne, emocjonujące, jest ciekawe. No to właśnie też sobie mogę pogadać. Pierwsza sprawa, no tak wiecie, że czasem tą przeprowadzkę i aktualnie sytuacja mi tak wygląda, że jestem w takim przejściowym dość momencie. Już połowy rzeczy w domu nie mam, ale też czekam na internet w nowym mieszkaniu. Dopóki będę miał nowy mieszkanie neta, no coś tam nie wprowadzę. Wiadomo, że jednak mi jest internet potrzebny do YouTube'a, do krypto, do wielu innych rzeczy. Tak naprawdę tutaj większość mojego życia to internet, nie? No ale w tym pozytywnym tego życia znaczeniu, nie, że tam jakieś TikToki czy coś, bo już coraz rzadziej to przeglądam tak naprawdę, jakieś social media. Także co, będziemy sobie tutaj dzisiaj walczyć, testować, próbować i tak, na Discordzie będzie się pojawiało dużo informacji. Tutaj Pudzik, dzięki bardzo, mordeczko, pozdrawiam dla ciebie, przypomniałeś mi topkę YouTube'ową. Właśnie po skończeniu tego filmu będę topkę YouTube'ową aktualizował. Topka YouTube'owa na Discordzie jest to coś takiego, że ja po prostu liczę sobie komentarze i lajki dla osób tutaj. Na telefonie mogę sobie zobaczyć tą opcję dla osób właśnie aktywnych na kanale, więc jak ktoś zostawia komentarze i łapki, ja mogę sobie na telefonie w aplikacji wejść w jego profil, to mam pokazane ile zostawił, nie? To jest bardzo spoko opcja. Walczymy, czy się uda, nie wiem, zobaczymy, może być ciężko. Zrobimy też mały taki pit stopik, czyli jakoś inną skrzynkę w tym czasie otworzymy, żeby też tutaj nie było. Także to, no i co, no i będą te widzę nagrywać, a z kosą otwórzmy, dawnośmy otwierali tutaj, kurde, skrzynki z kosą. I co jeszcze? I co jeszcze? No coś na pewno wiesz, a ptacie o konkurs na etykiety właśnie z GeForce Kinsa. Też niedługo się pojawi, tylko muszę ogarnąć też na spokojnie. 88, no kurde, tak myślałem, że szkoda, na przykład ta kostka nam wypadnie, poziom się powoli wybija. Możecie napisać też, kurde, no dużo mam dla was właśnie rzeczy, nie? Kurde, bo ty wszystko byś kazał napisać, to może na kilka odcinków rozdzielimy, co napisać, co nie napisać. Te rękawki sobie sprzedajmy. Ta zielona kostka piękna ostatnio się udało trafić ze szynki widza. Także jak nie widziałeś, to zobacz, bo kurde jest co oglądać. Levelik sobie wbijamy. Także tak to wygląda. No nie będę was też o wszystko pytał w jednym odcinku. Nie, dzisiaj walczymy. No ale też również szynki dla widzów. Twórzcie szynki. Najlepiej, żeby Żaba Ety miały w nazwie. Jak nie mają w nazwie Żaba Ety, to podsyłajcie je na kanale na Discordzie Nowa Seria. Tak to wygląda. No też macie link do kanału z kryptowalutami. Troszkę go zaniedbałem ostatnio. Wiem, to jest z mojej winy. Muszę do niego wrócić, mam fajne pomysły właśnie na nagrywki, na też takie rzeczy właśnie dla osób, które gdzieś tam nie posiadają kapitału. W ogóle jest taka apka, już nagrywałem o niej, o kilku apkach nagrywałem tak naprawdę tutaj, gdzie totalnie za darmo nic, żadnych kosztów nie macie, a naprawdę fajne z tego sumki mogą być. Ja to nagrałem, musicie zapisać teraz na kanale, bo są te apki, ale też w przyszłości takie apki pojawią, no tam jest bardziej to na zasadzie, że robimy sobie klikamy, zajmuje nam to mało czasu, albo zajmuje nam to czas, to i tak byśmy korzystali na jakieś pierdoły, a po
potencjalnie mamy szansę coś tam sobie zarobić, nie? Więc to jest spoko, więc proszę, macie link do kanału w opisie. No i co, bo dzisiaj walczymy z tym Asimowkiem. Powiem, że będę musiał chyba sobie przerwę zrobić od takich odcinków, bo tutaj mam nadzieję, że się uda dzisiaj tego Asimowa tutaj wygrać. Bardzo mała tam jest szansa procentowa, 0,01, aczkolwiek z tego co pamiętam, nie, bo ostatnio była dużo mniejsza, było tam parę, dwa chyba zera i jedynka dopiero, albo nawet trzy, a to jest 0,01. Powiem wam, że już się takie tutaj, kurde, akcje udało na swoją korzyść rozgrywać, zobaczymy. Zajebiście było też tego Asimowa tutaj, powiem z szyneczki, naprawdę byłoby kozacko. Sprawdź szansę, szansa jest, no widzicie jaka jest szansa, to wam powiedziałem sobie, tam przeczytałem wam to. Red Camo, no będziemy mieć cały zestaw tego, w ogóle musiał porządki w ekwipunku będę musiał zrobić. Też przed tą serią właśnie. Tego widzę do nagrywek, dawno nie nagrywałem tego widzę do nagrywek, no ale też tak jak mówię, że na razie robimy tą listę taką, nie bójcie się, ta seria będzie, ona się pojawi na kanale. Tylko no po prostu teraz jest przejściowo, tak, też tutaj fajny patent rozkminiłem z tym. No i jeśli chodzi o pytanie, dzisiejsze pytanie widzu jest następujące. Jaki jest twój ulubiony środek transportu? Czyli napisz samochód, rower, hulajnoga, deskorolka, autobus, samolotek, samolotek, masz swój prywatny, no napisz. To jest to pytanie, takie jest pytanie na dzisiaj. No i te osoby będą oczywiście brały tutaj udział. A my sobie lecimy, walczymy, kręcimy śmigiełkiem syberyjskim, kurde bela i co? I jest jak jest, nie? Jest jak jest, Lewandowski wczoraj asysta, dwie bramki, znaczy odwrotnie, dwie asysty, brameczkę. Kurde, forma jest Estonia w strachu, widzowie. Sam lewy Estonię rozwala, baraże niedługo. Kurde, jakby się dało więcej niż 5 szynek otwierać, jakby się po 10-15 dało, powiem, że byłoby grubo. Grubo by było wtedy, bo wtedy byśmy jeszcze mocniejszą farmę tutaj postawili, zrobili. Kurde, no jestem, kurde, powiem wam tak nakręcony na te skrzynki, że muszę taki odcinek zrobić, w którym właśnie, bo my tutaj tak bardziej to robimy, wiecie, no. Otwieramy, walczymy, patrzymy, nie? Ale zrobić taki odcinek, w którym po prostu otwieramy, aż nie uda się trafić. Kiedyś wam się bardzo podobały takie materiały, nie wiem jak to będzie teraz, zobaczymy, no ale tutaj próbujemy i póki co jest tak o, może sobie w przerwie jeszcze zakręcimy tutaj, tylko przerwę mało od tego, zakręcimy sobie, tutaj kostka była, a rękawki może nie, coś tutaj takiego, patrzę co można, no takiego Furiuska, za 16 dolarów prawie kosztuje chłopok. Zobaczmy, 1800 expa i Kaiman, Kaimano wjechał na rewir. Ile on kosztuje? Uhuhu, 40 dolków. Nie spodziewałem się, że Kaiman USP jest taki drogi. Fajnie, bo nam 2x proficik styknął z tego trafienia. Więc koks. Więc te przerwy tutaj na razie całkiem pozytywnie. No tam pierwsza może tak o. A tu walczymy dalej, gramy, rozgrywamy to. Kurde, no chyba bardziej, lepiej mi się otwiera takie skrzynki, znaczy nie wiem, czy takich dużo jest, a właśnie gdzie jest ten jeden skinek i kilka innych, że też nie leci ciągle to samo, bo to denerwujące jest, nie? Ale zobaczymy, no przypomnę, że ostatnio się udało właśnie, tak, nie będę mówił co, chociaż w sumie już powiedziałem wcześniej, ale udało się podobnie trafić, czy dziś się uda, nie wiem, zobaczymy, walczymy. Tutaj spoilerek napisał, że otworzył 200 takich skrzynek, no właśnie to jest bardziej taka tutaj zabawa, nie? To tutaj akurat challenge, zabawa to bardziej traktuję jako tak, nie? Niż jako sposób jakieś fajne trafy tutaj, no wiadomo jak to jest. Aczkolwiek 30 byśmy tutaj podzielili, 85 dolarów przez 30 centów, to jest 85 razy 3,5, to jest jakieś chyba już około 300 niecałych skrzynek, nie? Się wydaje, że tą barierę przebiliśmy, bo 305, 60 kliknięć, było już chyba więcej tych kliknięć, nie? Także tutaj chyba już przebiliśmy. No i walczymy dalej, tak? Walczymy dalej, próbujemy. Jeszcze chwilkę popróbujemy, zobaczymy, że mamy 10 minut odcinka. Jeszcze z 5 otworzeń. Raz, dwa i zrobimy tak. 3, nimo, 4, nimo. Mała przerwa na reklamy, coverta otworzymy za 8,60. Zobaczymy coverkę, co wróżbą będzie. Patrzcie, w ogóle tu, o fajnie jest napisane ile razy szynkę widzę, wy otwieraliście, wy 287 tysięcy, Asimov Battle Scars poleciał, Chino są tak zwany. I jedno, nie, jeszcze dwa. Przedostatnie, nimo i ostatnie widzowie, jak teraz siądzie. Aj, nie ma, nie udało się dzisiaj. Nie udało się, chyba musimy sobie zrobić ewidentnie przerwę od tych szynek. Bardziej otwierać skrzynki inne i co to, bądź na tyle, trzymajcie się, do następnego. Siemaneczko.